myślę, była ta mała kobieta, która tutaj leży. Nie ja. Ona już przeszła sama. I gdyby nie ona, to jeszcze bym się nie wiedziała, czy mam być na emeryturze, czy nie, czy mam pracować, a Nina ukierunkowała mnie odpowiednio. Wszyscy pytają mnie o te prace moje, jak one powstają, ile mają kawałków, ile godzin szyję. Ile kosztują? Zamawiam, że nas mailowy wszyscy znacie. Za centymetr kwadratowy. Pracę szyję tak mniej więcej, ta jest ostatnia. Samo szycie to mniej więcej 60 godzin, a żeby przygotować, popiąć te kawałki. To nie wiem, pewnie drugie tyle albo i tak 60 godzin bez jedyna, bez picia, jednym ciągiem. No tak, bo ja włączałam sobie w iPhone'ie stoper, żeby się zorientować, ile czasu. Również no, nie byłabym z tego kręgu, gdybym statystycznie nie zbadała, ile kawałków ma taka praca. Więc wybrałam sobie kawałek, policzyłam, to jest mniej więcej 7 do 8 tysięcy kawałków. Tyle to się... No już tak się wyczuł. Właściwe. Plus minus 3%. Właściwy błąd. Właściwy błąd estymacji. To jest najważniejsze. Dlatego tak wiesz, raz jeszcze tak na chwilę, bo to chyba tak w naszych wspólnych badaniach. Ja pamiętam, jak 11 lat temu ja zaczynałam, nie wiem, czy wiecie, jak to się zaczęło. To się zaczęło od Marty, która jest moją przyjaciółką, i od Marka, jej męża, również mojego przyjaciela. Marek powiedział tak: Aniu, może byś zmieszała teraz z przygotowaniem kongresu podarzymy mojej opinii. No i ja tak sobie pomyślałam, że może bym złożyła. Nie ma Dagmary Murzyńskiej, miała przejść, może przyjdzie. Dagmara mi bardzo pomogła w tej ofercie. A potem przyszedł czas Marcina Pęcąka, Juka Muszyńskiego, którzy mnie egzaminowali. Sprawdzali, czy ja się będę do tego nadawała. Bo u nas nie ma 100% ceny, prawda? Poszło. Niektórzy mówią, że teraz odeszłam dlatego, że się boję 13 kongresu, ale to nieprawda. Chociaż szczerze, to poszło dobrze. Jedźcie, pijcie, bardzo się cieszę, że przyszliście i jakbyście chcieli coś, żebym jeszcze powiedziała, by tkanina tam już tak w trybie indywidualnym. A czy średnia ilość kawa? Czy jest coraz więcej kawałków, czy coraz mniej? Bo teraz tu jest mniej. To się tylko tak wydaje, że to jest mniej. Teraz byś miała na emeryturze dwa razy więcej czasu.